Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najpierw przeczytam komunikat arcybiskupa przed 65. rocznicą święceń prezbiteratu arcybiskupa Damiana Zimonia. Drodzy bracia i siostry, w środę 21 grudnia przypada 65. rocznica święceń kapłańskich emerytowanego arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia. Polecam księdza arcybiskupa Damiana serdecznej pamięci i modlitwie całego kościoła katowickiego. Módlmy się w naszych kościołach w intencji jubilata o Boży pokój, radość, dobre zdrowie na dalsze lata życia. Wiktor Skworc, arcybiskup metropolita katowicki. Nasze parafialne ogłoszenia. Dzisiaj o 20:00 medytacja karmelitańska i okazja do spowiedzi. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieżące potrzeby parafii. Zakończyła się konserwacja polichromii w prezbiterium. Okazało się, że dla niektórych miejsc był to ostatni moment, bo już mogły odpaść od ściany. Koszt to 15 tysięcy złotych. I zagadka, co się zmieniło? Czy zmieniło, czy co? Te kwiatki tutaj na tym poziomie, te lilie były zamalowane, tak było je ledwo widać, a teraz znowu je widać, taki detal. Wczoraj przekazano 50 paczek osobom starszym, potrzebującym. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali, rozwozili te paczki, włączyli się w akcję Dzieciątko. Serdeczne Bóg zapłać, wielu dziękowało za te paczki, ucieszyło się z nich. Przed kościołem po mszach dzieci Maryi oraz będą rozprowadzały sianko na stół wigilijny, a uczniowie ze szkoły nr 11 będą stali z kartkami i ozdobami świątecznymi. Fundusze z tego są przeznaczone na misjonarkę, która pracuje w Zambii. Pochodzi z piekar, z parafii Bazyliki. Jest to Katarzyna Tomaszewska. W czwartek są ostatnie roraty dla dzieci. Prosimy, aby podpisane i uzupełnione plansze roratnie przynieść do świąt do zakrystii. Odbiór nagród będzie 1 stycznia po zakończonym wieczorze kolędowym w domu parafialnym. A w piątek ostatnie roraty dla młodych i dorosłych. Tego dnia wieczorem są jeszcze dwie wolne intencje, gdyby ktoś chciał skorzystać. W święta Bożego Narodzenia rodziny z dziećmi zapraszamy na dodatkową pasterkę o godzinie 21. Natomiast 30 minut przed północą w klimat pasterki wprowadzi nas zespół Akatyst. W pierwsze i drugie święto zapraszamy na uroczyste nieszpory kolędowe o 15:15. Odpust parafialny przeżywać będziemy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Suma odpustowa będzie o godzinie 11:00. Kazania odpustowe będzie głosił wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, ksiądz dr Kazimierz Musioł. Po raz drugi zapraszamy rodziny z dziećmi na noworoczny wieczór kolędowy pod tytułem Rodzina Świętej Rodzinie, który odbędzie się 1 stycznia o godzinie 17:00. Aby zaśpiewać, należy zapisać się albo zagrać. Należy zapisać się przez formularz na stronie parafii, zakładka aktualności. Będzie także pani prezydent na tym wydarzeniu. Opłatki, kalendarze i świece Caritas można po mszach świętych nabywać w domu parafialnym. Kancelaria parafialna będzie nieczynna w przerwie świątecznej. Włączamy się w zbiórkę resztek niewypalonych świec, które zostaną przetopione i wysłane na Ukrainę. Jak wiemy, tam są duże problemy z prądem. Resztki tych świec można przynosić od jutra i składać do kosza przy ołtarzu miłosierdzia. Papież Franciszek, to już drugi temat, apeluje, aby ze względu na trwającą na Ukrainie wojnę zorganizować skromniejsze święta i do tego, by Boże Narodzenie stało się okazją okazania konkretnej solidarności z narodem Ukrainy. Zostały ostatnie miejsca na parafialny rejs żeglarski Żagle Statą na Mazurach w lipcu, szczegóły na stronie parafii. W zasadzie to już chyba rezerwowe tylko zostały. Przypominamy, że od nowego roku układ mszy świętej się zmienia. Pierwsza msza o 7:30, druga o 9:30, a potem tak jak było. W naszej zakrystii mamy komplet strojów na orszak trzech króli. Osobne dla chłopców, osobne dla dziewcząt. Do końca rolat można je wypożyczać. Należy jedynie zostawić swoje dane kontaktowe, po orszaku stroje odnieść. Plan spowiedzi jest na plakatach, w biuletynie, osobnych folderach. Dajemy dużo okazji wcześniej, cały tydzień, żeby nie zostawiać spowiedzi na ostatnią chwilę. Tam spowiadamy praktycznie codziennie do 21:00, w piątek do 22:00. Wigilię spowiadamy do godziny 13:00. Dziękujemy paniom i panom za sprzątanie, dekorowanie kościoła. Serdeczne Bóg zapłać.